ciebie. Warsztaty Akademia Piosenki zorganizowane przez Teatr Muzyczny w Toruniu mają na celu przybliżenie uczestnikom różnych aspektów piosenki artystycznej. Jestem bardzo zadowolona z przebiegu zajęć. Możemy naprawdę się wiele dowiedzieć, zarówno o danych utworach, które śpiewamy, ale i dodatkowo o sobie, bo wszystkie utwory jednak związane są z życiem i poniekąd utożsamiamy się z tymi utworami. Repertuar został nam już wcześniej zaproponowany przez organizatorów. Niemniej jednak z tego repertuaru same sobie mogłyśmy wybrać to, co nam najbardziej odpowiada. I tak też ja właśnie uczyniłam. Wybrałam dwie piosenki, które lubię, które śpiewam i które teraz tutaj na warsztatach mogę obrobić, dopracować. To jest gest dosłowny, wiesz? Wystarczy z tej pozycji, jak masz założone, że powiesz, otwieram ci okna i niech te ręce opadną, bo one, opadnięcie rąk wyraża bezradność. Za materiał do pracy posłużyły piosenki takie jak Romeo czy Pogoda na szczęście, a umiejętności wokalne i talent panie szlifowały pod okiem znanego aktora Bogusława Sobczuka i znakomitego akompaniatora i aranżera Artura Grudzińskiego. Z kim się tutaj spotykam? Z ludźmi, którzy uważają, że ten sposób wyrażenia siebie albo chęci opowiedzenia czegoś o otaczającym świecie jest im najbliższy, najwłaściwszy, najbardziej ich interesujący. Piosenka, którą traktujemy nie jak gadżet estradowy, tylko jak dzieło sztuki. Te warsztaty tutaj w Teatrze Muzycznym faktycznie mają również taki wydźwięk jakby teatralny. Nie wiem, czy dlatego, że akurat, że jesteśmy w Teatrze Muzycznym, ale atmosfera jest bardziej teatralna niż muzyczna, niż estradowa. W trakcie warsztatów przybliżono specyfikę piosenki aktorskiej, piosenki francuskiej, a poza wykładami każda z pań miała indywidualne zajęcia wokalne z interpretacji tekstu. Spotkania zakończy koncert uczestników 20 lutego o godzinie 19. Bezpłatne wyjściówki są do odbioru w Teatrze Muzycznym przy ulicy Żeglarskiej.